Ja jestem zwolennikiem wspólnej listy, mówię o tym publicznie, mówię o tym głośno. Uważam, że nie możemy sobie dzisiaj pozwolić na stracenie jakiegokolwiek głosu. Dzisiaj rzecz toczy się właściwie o najważniejszą sprawę, czyli wygranie wyborów przez obecną opozycję. To jest nasza racja stanu, pani redaktor. Krzysztof Gawkowski, dlatego o to pytam, ponieważ mówi, że oczywiście taka jest chęć i wola, ale jak na razie deklaruje to Biedroń, deklaruje Czarzasty. Powiedzieli jasno, że opowiadają się za wspólną listą, ale inni nie. Więc na dziś wygląda w jego mniemaniu to, że bliżej jest do samodzielnego startu niż do wspólnej listy. Nie chciałabym, żeby taki scenariusz się zrealizował. Mamy jeszcze trochę miesięcy i faktycznie pewne decyzje będą niebawem podejmowane, konkretne decyzje. Natomiast my walczymy, szanowni państwo, nie tylko o zwykłą większość. My walczymy o odrzucenie prezydenckiego weta, zatem nam jest potrzebne naprawdę silne poparcie. To musi być 276 przynajmniej głosów po stronie opozycyjnej i nie możemy sobie pozwolić na powtórkę z 2015 roku. Tak jak pani wspomniała, przewodniczący Czarzasty, współprzewodniczący Czarzasty, współprzewodniczący Robert Biedroń mówią jednym głosem. Trochę inny głos ma partia Razem. Ja się z tym nie zgadzam i uważam, że jeżeli nie zmieni swojego stanowiska, no to przyczyni się niestety do tego, co się wydarzyło w 2015 roku, a chyba nie chcemy tej powtórki.